W Kościele, oblubienico Chrystusa, będziemy uwielbiać Pana tak, jak Izrael uwielbiał, a więc całym sobą. Więc jeżeli poczujesz, że chcesz tańczyć dla Pana, tańcz. Zachęcam Was, kochani. Naszym wybawicielem, naszym odkupicielem. Chwała Ci, Panie. Adonai Baha Seinu, Hugo Aleinu.
Jeszua nas zbawi, ufaj mu. Adonaj Wybawiciel, on odkupiciel. Jeszua nas zbawi, ufaj mu. Adonaj, Adonaj Wybawiciel, on odkupiciel. Jeszua nas zbawi, ufaj mu. Adonaj Wybawiciel, on odkupiciel. Jeszua nas zbawi, ufaj mu. Będziesz wołał, będziesz wzywał imię to, jego imię cię wybawi, ufaj mu. On wyzwoli, on ocali dzieci swe, on przebaczy wszystkie winy, ufaj mu. Adonaj, Adonaj Wybawiciel, on to odkupiciel. Jeszua nas zbawiciel, ufaj mu. Adonaj Wybawiciel, on to odkupiciel. Jeszua nas zbawiciel, Jeszua nas zbawiciel, ufaj mu. Adonaj Wybawiciel, on odkupiciel. Jeszua nas zbawiciel, ufaj mu. Nad wszystkim On. Oddajemy Mu chwałę. Wielbimy Cię, Panie. Jesteś najpotężniejszy. Jesteś cudownym Bogiem, mocnym i potężnym. Oddajemy Tobie chwałę i cześć, bo godzien jesteś wszelkiej chwały, wszelkiej czci i uwielbienia. Panie Boże, dziękujemy Ci za wszystko. Wywyższamy Cię. Chwalimy Twoje święte imię. Jesteś naszą mocą, naszą tarczą. Uwielbiamy Cię, Panie. Jesteś mocnym i potężnym Bogiem. Chwała Tobie. Pomoc da mi Pan, szybko nocy Bóg, Stwórca nieba ziemi, pomoc da mi Pan. Pomoc da mi Pan, szybko nocy Bóg, Stwórca nieba ziemi, pomoc da mi Pan. Oczy moje, oczy moje, znoszę ku górom, skąd pomoc, skąd pomocy oczekiwać mam. Hey! Oczy moje, znoszę ku górom, skąd pomoc, skąd pomocy oczekiwać mam. Pomoc da mi Pan, wszechmogący Bóg, Stwórca nieba ziemi, pomoc da mi Pan. Pomoc da mi Pan, wszechmogący Bóg, Stwórca nieba ziemi, pomoc da mi Pan. Pomoc da mi Pan, wszechmogący Bóg, oh.
pomoc da mi Pan, pomoc da mi Pan, wszechmocny Bóg, Stwórca nieba ziemi, pomoc da mi Pan, pomoc da mi Pan, wszechmocny Bóg, Stwórca nieba ziemi, pomoc da mi Pan, pomoc da mi Pan, wszechmocny Bóg, Stwórca nieba ziemi, pomoc da mi Pan. Pomoc da mi Pan, Wszechmogący Bóg, Stwórca nieba, ziemi, pomoc da mi Pan. Pomoc da mi Pan, Wszechmogący Bóg, Stwórca nieba, ziemi, pomoc da mi. Za Twoją pomoc z nieba, za to, że przyszedłeś, że wybawiłeś nas, że odkupiłeś nas od naszych win. Chwała dla Ciebie, Królu Wszechmogący. Jesteś cudowny, wspaniały. Witamy Cię. Zasiądź na tronie. Bądź uwielbiony w swoich chwałach swego ludu. Chwalimy Cię, Panie, wywyższamy. Cudowny, wspaniały nasz Boże, nasz Wybawicielu. Chwała, chwała, Królu. Amen. Ocean is yours.
się, aż zakończy każdy dzień. Chwała Adonai. Wszyscy ludzie Jego czczą, z aniołami wielbią Go. Panie, Ty jesteś nasz ukochany, Ty jesteś nasz umiłowany. Zdobyłeś nasze serca swoją miłością, tym, co uczyniłeś na nas na krzyżu Golgoty. I to jest my odpowiadamy miłością na Twoją miłość. I chcemy wyznać, Ty jesteś nasz umiłowany, najpiękniejszy, najcudowniejszy. Nie ma nikogo takiego jak Ty. Ty jesteś godzien prawdziwej chwały czci. Tysiąca, tysięcy.
Tobie chwała, cześć i pokój. Przed Twoim tronem, Panie. Ty jesteś święty. Ty jesteś świadek wierny i prawdziwy. Baranek, który był zabity, ale żyje na wieki. Amen. Tak mówi Pan, dzieci moje, jestem z wami zawsze, aż do skończenia świata. Błogosławię was i jestem z wami. Nie bójcie się niczego, bo ja żyję dla was. Ja uczyniłem wszystko dla was i wy kochajcie mnie całym sercem, duszą i myślą. Jak i bliźniego swego, jak siebie samego. Amen. Amen. Moje imię jest ponad wszystkie inne imiona. Każdy, kto we mnie uwierzy, każdy, kto przyjmie mnie do swojego serca, temu z serca wypłyną rzeki wody żywej. Rozleją się wokół i uczynią zmiany, uczynią różnicę. Bądź moim światłem, bądź moją pochodnią w tym mrocznym świecie. Idź, nie czekaj, nie czekaj, czas jest krótki. Idź, ja będę z tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Jestem w tobie, umacniam cię i prowadzę cię. Łaska moja ci wystarczy. Amen. Nie lękaj się, maleńka trzutko, bo Panu się podobało prowadzić cię. Amen. Amen. Powstańmy. Proszę usiądźmy. I tym właśnie sposobem byliśmy w niebie. Może krótko, ale było wspaniale. Tak, teraz już całkiem oficjalnie chciałbym wszystkich przywitać na naszym coniedzielnym nabożeństwie. Wspaniale jest uwielbiać Pana Boga, uwielbiać Go razem z innymi dziećmi Bożymi z innej społeczności. Także i protestanckich, i katolickich. Wspaniale. Przychodzi taki czas, kiedy te różnice między denominacjami już nie będą takie ważne, będzie tylko liczyło się to, jak szczerze kochamy naszego Pana Boga i jak szczerze chcemy Jemu służyć. Okaże się wtedy, czyli już niebawem, krótko tak myślę, im bardziej będą nas tam przyciskać, tym pewniej to się okaże, że te różnice nie są aż takie wielkie, a to, co nas przybliża, jest bardzo mocne, jest wiążące, jest ważniejsze, najważniejsze. Ponieważ jesteśmy w kościele zielonoświątkowym Oaza, więc mam parę ogłoszeń dla kościoła. Proszę o uwagę.
Nie ma w tym tygodniu urodzin, więc nie będziemy nikomu gratulować. Nie będziemy się uśmiechać, żeby nas zaprosił na torta. Ale w tygodniu program wygląda następująco. W środę o 18 nasze nabożeństwo, jak zawsze. W piątek, jak zawsze, wyjazd do Ryk. No i za tydzień spotykamy się w niedzielę. Zapraszam do chrztu wodnego. Przyjmuję jeszcze zapisy. Za tydzień, myślę, podam już konkretną datę chrztu wodnego. A teraz a propos tego, co się działo wczoraj i czego uczestnikami byliśmy dzisiaj. No więc nie bacząc na okoliczności dość trudne, zorganizowana została ta konferencja chwały i za to chwała niech będzie organizatorom. Organizatorami byli Agnieszka Styczyńska oraz Dorota, nie pamiętam swojego nazwiska, o, Abramiuk, tak? Nie wiem, czy z mężem, czy chyba tak. Także to są ci odważni, którzy też zorganizowali to nabożeństwo noworoczne, kiedy wszystko było pozamykane, stan prawie wojenny, a oni śmieli się wychylić, no i prosić prezydenta o zorganizowanie nabożeństwa, a prezydent miasta na to pozwolił. To było szokiem dla wszystkich i to było fantastyczne. To był właśnie akt wiary, którego dokonaliśmy. Też tam jakąś małą rolę odegrałem w tym wszystkim. I tak myślę, że więcej takich aktów wiary powinniśmy przeprowadzać razem, wspólnie. A teraz przywitam gości tych głównych, którzy do nas przyjechali aż z Cieszyna. To właśnie Dorota i Jakub Herok. Gdzie jesteście? Tutaj. Witamy serdecznie. Oni prowadzili te warsztaty wczoraj i dzisiaj też poprowadzą nas w Bożym Słowie. I powiem tak, że są wspaniali. Na początku miałem trochę wątpliwości, bo nie wiedziałem, czy to są covidianie może. A wiecie, co są covidianie? No to są ci, to już obecnie pojawiająca się taka nowa denominacja, której już nie ma trójcy, tylko jest czwórca. To dostosował do tej trójcy tak zwany święty COVID. I oni tam czczą tego COVID-a, kłaniają mu się, boją się go, bo to bardzo groźny Bóg, Bożek. No i to się tak i w kościele katolickim, i w kościele protestanckim no ta nowa religia zwiera szeregi. Ale okazało się, że są wolnymi, że są ludźmi wiary, że mają umysł otwarty, że wierzą w Pana Boga, a nie w jakiegoś świętego COVID-a, że w ich Biblii znajduje się Psalm 91, gdzie jest napisane o Bożej ochronie, o tym, że Pan Bóg pomaga. Od razu mieliśmy wspólny język. Super. No i za moment ich poprosimy, żeby kontynuowali to, co zaczęli wczoraj. Już dzisiaj troszeczkę widzieliśmy tego efekty. To było super, to było wspaniałe. Jakby nasz Kościół uchwycił to i poszedł dalej w tym kierunku, to byłoby super, ja bym się cieszył. No, jest taka szansa. Dobrze. Jeszcze tylko takie małe ogłoszenie, że w sobotę, tą najbliższą, o wpół do piątej jest próba dzieci. W sobotę o 16:30 próba dzieci. Dobrze, powstańmy i w trakcie śpiewania tej kolejnej pieśni zbierzemy nasze dary dla Pana Boga. Dary dziękczynne, nasze dziesięciny, to co chcemy, to w jaki sposób chcemy uczcić naszego Boga środkami finansowymi. Będzie to pieśń? Hevenu Shalom. Hevenu Shalom. No dzisiaj widzę, że skupiliśmy się na pieśniach mesjańskich. No i może dobrze, bo przy nich można się może poruszać, tańczyć. Mówią, że przy nich lepiej. Nie wiem, czy lepiej, ale no, dzisiaj przynajmniej tak to wychodzi. Śpiewamy.
zbiera się. Jeszcze na zwrotkę po prostu. To jeszcze raz od początku. Shut up.